Państwa program jest znakomitą płaszczyzną, gdzie można, stanowiącym szansę nie tylko dla największych, ale dla małych i średnich. My mówimy o branży dwóch prędkości. Mówimy o branży, której liderzy się rozwijają i mniejsi, którzy jakby co najwyżej stoją w miejscu. Dzień dobry, tutaj program Dotacje na okna.pl, Paweł Gregorczyk, witam serdecznie, a moim dzisiejszym gościem jest dr Zbigniew Mendel, ekonomista, doświadczony menadżer również w branży stolarki. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Zbigniewie, gdy popatrzymy sobie na wiadomości od największych producentów stolarki, to chyba wydaje się, że to był dobry sezon. Rekordy, kolejne rynki sprzedażowe zdobyte, duże liczby się pojawiają, jeśli chodzi o wzrosty. To są kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, gdy popatrzymy sobie chociażby na wyniki Ekookien czy tego typu firm, Drutex. Czy to jest rzeczywiście dobry rok dla stolarki? Ja powiedziałbym tak, to... O paradoksie myślę, że najlepiej byłoby, gdyby ta branża rozliczała inaczej rok obrotowy, czyli czerwiec do czerwca. Bo rok kalendarzowy póki co wygląda dobrze, dlatego że konsumujemy nadwyżkę pierwszego półrocza. Natomiast myślę sobie, że tradycyjny dla tej branży bez względu na skalę działania sezonowość sprzedaży spowoduje, że po pierwszym kwartale, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, minę mocno zrzedną, a po pierwszym półroczu będziemy mówili, że jest to zasadniczy inny rok niż poprzednie lata, także byłbym bardzo ostrożny w twierdzeniu, że to był dobry rok dla stolarki otworowej, to prawdopodobnie powiedziałbym inaczej. Moim zdaniem był to ostatni w cyklu obecnej pięciolatki taki rok dla branży stolarki otworowej. Następne lata, myślę co najmniej do 2024 roku, będą latami istotnie gorszymi. Czy ten sezon już jest gorszy z perspektywy tych mniejszych producentów? Bo no, tak jak mówię, patrząc przez pryzmat tych największych nie jest źle, ale czy ci mali też mają tyle dobrego do powiedzenia o tym roku 2022? Przecież oni nie nadrobią tego ani eksportem, ani taką sprzedażą intensywną na polskim rynku, bo nie mają przecież takich środków, takich możliwości. Znowu jakby pewna uwaga ogólna, zanim wprost odpowiem na pana pytanie. My mówimy o branży dwóch prędkości. Mówimy o branży, której liderzy się rozwijają i mniejsi, którzy jakby co najwyżej stoją w miejscu. I teraz jak popatrzymy na generalne dane, to możemy powiedzieć tak, rynek rozwija się powiedzmy około 5%. Natomiast myślę, że inna jest bardzo istotna konsekwencja także w wymiarze rekomendacji na przyszłość. Otóż mamy do czynienia z ewidentnym przepływem rynku z graczy małych i średnich w kierunku dużych. I tu obie prawdy, czy oba stwierdzenia są prawdziwe. To, że duzi mówią, że się rozwijają, może być prawdą, a to, że mali i średni mówią, że wchodzą w czas kryzysu, na pewno jest prawdą, bo po prostu poza ogólnymi uwarunkowaniami rynkowymi mamy do czynienia z przepływem klientów w kierunku klientów największych, warunkowanych specyfiką branży. Co to będzie oznaczało w najbliższych sezonach? Czy w tych trudniejszych czasach, które pan zapowiada, że to był ostatni taki dobry sezon, to czy w kolejnych sezonach ci duzi będą tracić, czy będą zyskiwać kosztem małych? Co z tymi mniejszymi producentami w takim razie? Ja w moim przekonaniu musimy zacząć od tego, że z wysokim prawdopodobieństwem duzi będą mieli inne problemy niż średni i mali. Czy duzi będą cały czas rośli? Mam wątpliwości. Ich skala działania jest już tak duża i są tak uzależnieni od rynków zewnętrznych, że mówiąc językiem karcianym, nie wszystkie karty mają we własnym ręku. Natomiast mali i średni producenci stoją przed zupełnie innymi wyzwaniami. Te wyzwania to wynikają przede wszystkim właśnie z faktu konsolidacji rynku. Tu to jest jakby piękne słowo, które wszyscy wierzymy, 20 lat temu przechodziło przez ten okres konsolidacji branża spożywcza. Wszyscy uważają, że okres konsolidacji to jest czas,
kiedy przyjdzie i kupi mnie większy, inny, zagraniczny, kiedy ja na tym dobrze zarobię i może już nie będę miał firmy, ale dobrze zarobię. To jest jedna z opcji konsolidacji, natomiast jest ta trudniejsza, bardziej bolesna, może nawet traumatyczna. Mianowicie sanacja, restrukturyzacja na samym końcu upadłości. Przecież w oczywisty sposób rynek jest za mały, żeby starczyło dla niego miejsca dla wszystkich, na nim miejsca dla wszystkich, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętali o tym, że sektor stolarki otworowej jest ciągle sektorem ogromnych inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych. A wszyscy wiemy, że rynek wewnętrzny jest rynkiem za małym, żeby te moce skonsumować. Ale żeby to nie brzmiało tak strasznie pesymistycznie, to ja ostatnimi czasy, jak zastanawiam się nad tym, co powinni robić mali i średni, gdzie mogą szukać rozwiązań, to powiem na początek nic nowego. Trzeba patrzeć na to, co dzieje się wokół. Trzeba czytać, analizować, patrzeć, co się dzieje. Mam takie spostrzeżenie, z którym chciałbym z Panem i z naszymi potencjalnymi słuchaczami się podzielić. Wszyscy wiedzą, że dzisiaj kluczowym rynkiem, czy kluczową generacją konsumencką na świecie jest coś, co określane jest zbiorczą mianą silver economy, czyli ekonomia skierowana w kierunku ludzi starszych. I teraz w kontekście tej branży, w kontekście termomodernizacji, chciałbym przytoczyć parę liczb i parę przemyśleń, które być może skłonią małe i średnie firmy do zastanowienia się nad rewizją swojej strategii, bo od tego wszystko powinno się zacząć. Otóż proszę sobie wyobrazić, i ja się tu będę posilał, przepraszam, bo mi spadły, będę się posilał moimi notatkami. Proszę sobie wyobrazić, że w Europie ten rynek silver economy określany jest na około 7 bilionów euro. To powiedzmy, możemy powiedzieć, to jest daleko, nic nie liczący, nie obchodzący nas rynek. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce regionami, gdzie najszybciej starzeją się społeczeństwa, to są województwa warmińsko-mazurskie, w kolejności warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie. Jeżeli tam już dziś wskaźnik starości, tak zwany, nieładnie to brzmi, stanowi około, umowawnie nie będziemy się zajmowali miejscami po przecinku, 18% populacji. Najwyższy wskaźnik starości mają 4 województwa. Łódzkie, opolskie, świętokrzyskie i śląskie. Jeżeli weźmiemy dalej, to może nic nam nie mówić, ale ja to, co mówię, to mówię z zamysłem i proszę być trochę cierpliwym, zaraz skonkluduję. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że osoby w wieku powyżej 65 lat, to znowu jak pan i państwo pozwolicie, w tysiącach, bez, nie będziemy się zamazywali obrazu szczegółowymi danymi. Osoby w wieku powyżej 65 lat, to w województwie mazowieckim 819 tysięcy ludzi. W województwie śląskim 711. W województwie małopolskim 487. I nawet jeżeli weźmiemy 3 województwa, gdzie najmniej jest ludzi starych, czyli lubuskie 136 tysięcy, opolskie 153 tysiące i podlaskie 183, to widzimy, jak to jest ogromny potencjał. I teraz 3 argumenty, które powinny być rekomendacjami w procesie decyzyjnym, refleksji nad strategią, do których zaraz wrócimy, w kontekście głównie termomodernizacji. Otóż proszę sobie wyobrazić, że wedle badań dostępnych na rynku, bo ja tu się powołam na policy paper Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co wiemy o decyzjach seniorów w tym aspekcie, który nas interesuje. Pierwsza, często korzystają z procesów autonomicznego myślenia. Co to oznacza? Ludzie w wieku 65+, nie wolą nie zaprzątać sobie głowy myśleniem alternatywnym, poszukują prostego, oczywistego wyjścia. Druga cecha, przeciążenie wyborem. Niechęć do dużej liczby opcji w procesie decyzyjnym. Ci ludzie nie chcą mieć nadmiaru wyboru. Trzecia kwestia, większa koncentracja na pozytywnych aspektach rzeczywistości. Mówiąc najkrócej, seniorzy bardzo są zainteresowani nagrodami.
Czyli język korzyści, tak? Ci przyda. Dokładnie, racjonalnością opartą na korzyściach. Choć trzeba pamiętać o dużym zróżnicowaniu wewnętrznym. I teraz, jak to odniesiemy do branży, o której rozmawiamy, w kontekście choćby termomodernizacji, gdzie polskie miasta są pełne domów, których właścicielami są seniorzy, których dzieci wyjechały na zachód, których siła najwyższa nie jest największa. Jeżeli byśmy to uwzględnili w działaniu, dedykowanym działaniu do tych ludzi, czyli dajemy im kompleksową ofertę, pomoc zbudowaną na wiarygodności i zaufaniu, ci ludzie nie będą marudzili i szukali, to proszę popatrzeć, jaki to jest potężny rynek. I teraz mam najprostsze z możliwych pytań. Ja nie znam w Polsce firmy z tej branży, która by tak myślała. Nie znam w Polsce firmy tej branży. To nie jest jakąkolwiek, tak. Tak. Nie znam w Polsce firmy tej branży, która byłaby sfokusowana na ludzi starszych, na seniorów, którzy jakby, wyobraźcie sobie Państwo, którzy nas słuchacie teraz, wyobraźcie sobie choćby polskie Beskidy, gdzie większość ludzi mających domy z ludności napływowej to są dzisiaj emeryci, którzy nie mają pieniędzy najczęściej już na utrzymanie tych domów letnich czy całorocznych w górach, którzy pilnie oczekują oferty termomodernizacyjnej, której okna są udziałem. Dlaczego nad tymi ludźmi się nie zastanowić? Dlaczego nie zbudować do niej dedykowanej oferty? I to moim zdaniem, takie myślenie, ja się nie upieram, że i broń Boże nie twierdzę, że naszym wybawcą będą emeryci. Natomiast chciałem w tym przydługim wywodzie, za który przepraszam, chciałem pokazać jedną z opcji czy dróg, które stoją przed małymi i średnimi firmami. Nie ściganiem się na wolumen, nie ściganiem się na niższe ceny. Wybranie niszy, ukierunkowanie się na tą niszę. Jeżeli, jeszcze raz, bo może chciałbym, żeby to nie umknęło, jeżeli w województwie śląskim 711 tysięcy ludzi ma ponad 65 lat, to oczywiście trzeba by dalej teraz rozebrać tą liczbę, ilu z nich mieszka w własnych domach, ilu w mieszkaniach, ilu jest gotowych termomodernizować. Nawet jak uwzględnimy, że ta grupa jest silnie zróżnicowana wewnętrznie co do siły nabywczej, to uważam, tym bardziej jest to miejsce na taki program, o którym mówimy, bo podstawową korzyścią dla emerytów będzie obniżenie bieżących kosztów życia, czyli obniżenie rachunków za energię. I gracz na rynku, średni czy mały, który trafił z taką ofertą, który taką ofertę zbuduje, ma moim zdaniem ogromną szansę na prolongatę swojego istnienia, a to jest tylko jeden z przykładów strategii, które mogą być zarysowane przez małe i średnie firmy, żeby na rynku przetrwać. No to, panie doktorze, jak dobrze rozumiem, ta nasza akcja dotacje na okna.pl jest, tak naprawdę wpisuje się w to, co pan mówi, tylko kwestia jest tutaj tej grupy docelowej, na której warto się skupić poszczególnym producentom, którzy do tej pory chyba nie mieli takiego myślenia i myślę, że oni w ogóle nie kategoryzowali sobie swoich klientów na grupy społeczne, wiekowe, na kwestie zamieszkania. Myślę, że nawet takich danych mogą za bardzo nie mieć w tej chwili, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o emerytach i dużych dopłatach w tej chwili do okien, bo mówimy nawet o 100% dopłatach, czyli tak naprawdę o darmowej wymianie dla wielu ludzi, którzy mieszczą się w tych takich widełkach finansowych. W przypadku emerytów myślę, że wielu będzie mogło liczyć na co najmniej te podwyższone dotacje, a wielu też pewnie na te darmowe, więc wydaje się być to takim wpisującym się troszkę w to, co pan mówi, pomysłem. Absolutnie zgoda. Znowu dwie kwestie. Pierwsza, że państwa program jest znakomitą płaszczyzną, gdzie można, stanowiącym szansę nie tylko dla największych, ale dla małych i średnich. A druga kwestia, ta przywołani przeze mnie emeryci mają być tylko przykładem niestandardowego myślenia, bo ja uważam, że chorobą, nie chciałbym nikogo obrazić, ale uważam, że jeżeli dokonuje się racjonalnych i transparentnych ocen sytuacji, zwłaszcza w warunkach kryzysu, trzeba być uczciwym, a uczciwość to też uczciwość komunikacyjna. Niestety obawiam się, że wiele firm branży żyje w wieloletnim przeświadczeniu, że oto kryzys to minie za kwartał najdalej, dwa, jakoś sobie poradzę, najwyżej zwolnię ludzi. Brakuje merytorycznego przygotowania na poziomie zarządczym w wielu małych i średnich firmach do nowych czasów. I te nowe czasy to jest umiejętność analizy nie tylko rachunku wyników, to jest umiejętność nie tylko budowania wyniku firmy w myśl starej zasady worek kosztów plus narzut daje zysk, tylko zastanowienie się,
gdzie ja sprzedaję, po co sprzedaję, a może niekoniecznie muszę sprzedawać okna w Kołobrzegu, jeżeli jestem z Katowic, może jak będę sprzedawał na Śląsku, to oszczędzę na kosztach logistyki i szukania tego rynkowego wyróżnika, bo producentów stolarki, jak wiemy, jest tak dużo, że poszukiwanie wyróżnika na dzisiaj jest kluczową umiejętnością, a ja uważam, że rynek będzie się przesuwał w stronę kompleksowej usługi i Państwa program jest okazją do implementacji takiej strategii kompleksowej usługi, ale z drugiej strony wymaga on nowego podejścia. Tradycyjne sprzedawanie okien, kupisz Pan, zamontujemy Panu, a w terminie dla nas dogodnym, bo Pan może poczekać, a jak Pan jest emerytem, to i tak Pan siedzi w domu, to dostarczymy kiedyś tam przy okazji. Te czasy ewidentnie się kończą. Jeżeli nastąpią przewartościowania, to niestety w branży konsolidacja przyjmie charakter upadłościowy, a nie kapitałowy. No tak, to już jest taka przed wizja. Przed tym chciałbym gorąco przestrzec, przed takim podejściem automatycznym. Tym bardziej, że duzi inwestują w swoje moce, nie będą mieć też potrzeby kupowania mniejszych podmiotów w tym momencie, ponieważ sami mocno doinwestowali swoje moce produkcyjne. Porozmawiamy chwilę o sieci dystrybucji, bo jak rozumiem, ci, którzy sprzedają okna dużych producentów, mogą mniej odczuć pewne problemy, będą mieć większe wsparcie tych dużych producentów. Oni też mogą im pomagać troszkę kształtowaniem cen, ponieważ mają większą elastyczność ci więksi, prawda? Co się może stać z tymi małymi sieciami dystrybucyjnymi od tych małych producentów? Mówi Pan o upadłościach tych producentów, to co z ich dealerami w tym momencie? Znowu myślę, że ocena polskiego rynku dystrybucji stolarki otworowej nie jest wcale tak jednoznaczna. Dlatego, że ponieważ jeżeli wychodzimy z tego założenia, a ono jest empirycznie weryfikowalne, że rynek wewnętrzny nie waży na wynikach branży, bo tu kluczowe znaczenie ma eksport, a równocześnie, że na rynku wewnętrznym na dzisiaj coraz bardziej ważą wymiany w starej substancji mieszkaniowej, a nie nowe budownictwo, to są wyzwania, z którymi muszą się mierzyć duzi i mali. Problem dużych to jest masa towarowa, którą trzeba uplasować na rynku. Problem małych to jest lojalność sieci dystrybucyjnej w sytuacji, kiedy przyjadzie przedstawiciel dużego producenta i powie, ja ci dam lepsze warunki jak dotąd. Czyli pani Zbigniew, wejdę w słowo, ten problem dużych staje się coraz większym problemem małych przy okazji z tego wynika, absolutnie, prawda? Absolutnie tak. Absolutnie tak. W związku z pierwszym, gdzie w moim przekonaniu należy dzisiaj szukać rozwiązań? No niewątpliwie w tym modnym haśle lojalizacja sieci sprzedaży. To w Polsce jest trudny problem, bo my z natury rzeczy biznesowo jesteśmy nielojalni. W związku z powyższym zbudowanie lojalności między niezależnym, zatomizowanym dystrybutorem, a niezależnym producentem jest trudne. Tu wchodzą różne kwestie od animozji osobistych w grę. Natomiast ta lojalizacja sprzedaży musi się sprowadzać do tego, że albo po pierwsze buduje firmową sieć sprzedaży, która jest efektywna, ale naraża mnie na konflikt z dotychczasowym rynkiem i wchodzę w funkcję dystrybutora, to modnie znowu się nazywa, przestaję być homogenicznym biznesowo, jestem i producentem, i dystrybutorem, to ma swoje plusy i minusy, jak zresztą prawie wszystko w życiu. Druga rzecz, tu może się pojawić na przykład też bariera kapitałowa, bo uruchomienie własnej sieci sprzedaży z profesjonalnymi salonami wcale nie stanie jej łatwe. Oczywiście na dzisiaj znacząco ten proces ułatwia internet, ale i tak tych nakładów musimy sporo ponieść. Drugi element lojalizacji sprzedaży to jest spowodowanie, żeby dotychczasowi dealerzy utożsamiali się z firmą, czyli wszelkie koncepcje franczyzy, wszelkie koncepcje udzielania znaku handlowego do sprzedaży. To jest ta droga, którą musi iść producent. Natomiast z punktu widzenia dystrybutora problem jest bardziej skomplikowany, bo jemu na dzisiaj on ma za mało klientów, żeby zarobić na sprzedaży okna i drzwi. On musi oferować coraz bardziej szersze portfolio produktowe, a równocześnie coraz bardziej orientować się na usługi. Tu dzisiaj nawet Państwo wspominaliście w branżowisku, ten element rozbudowy usług o kwestie usług serwisowych, usług naprawczych, przeglądów gwarantujących gwarancja. Chciałbym przypomnieć wielu polskim producentom, którzy startowali przez lata w przetargach publicznych. Tam jest taki zapis, że producent udziela najczęściej 10-letniej gwarancji,
a drugi zapis, który wpisali sobie co mądrzejsi producenci, ale wymaga to rokrocznych przeglądów. No i teraz proste pytanie, na które nie uzyskamy my w dwójkę odpowiedzi tu sobie, bo sami je sobie nie udzielimy. Ilu polskich producentów okien dokonuje tych przeglądów zgodnie z zapisami gwarancyjnymi? Bo można powiedzieć, właściciel okien nie dokonuje przeglądów gwarancyjnych, więc traci gwarancję, ale ja jakbym był właścicielem takiego lokalu, gdzie takie okna są zamontowane, to bym zapytał, a kiedy producent wysłał mi zawiadomienie, że nastąpi przegląd stolarki otworowej zgodnie z umową? No tak, taka obsługa serwisowa, jak jest chociażby w salonach sprzedaży samochodów, prawda, że dostaje SMS-em, tak, że zbliża się twój przegląd i tak dalej. I to nikogo nie dziwi, że trzeba jechać na przegląd nowego samochodu, bo się straci gwarancję. Ja tu chciałbym też, a propos Państwa dzisiejszej gwarancji, dzisiejszej audycji i rozmowy na ten temat w branżowisku, to chciałbym tylko dodać, że można nawet utracić gwarancję na lakier na samochodzie, jeżeli raz do roku nie dokona się przeglądu w serwisie autoryzowanym. Tak, dlaczego to miałoby nie, tak, co, dlaczego to miałoby nie dotyczyć okien? Jest jeszcze jedna kwestia, o której niewielu chce rozmawiać, nie wiem dlaczego, z dystrybucją, a mianowicie ten wariant, który mówi o pójściu w dystrybucji w rozwiązania quasi-logistyczne. Mianowicie producent, dotychczasowy dealer ma dalej swój punkt, zbiera zamówienia, ale już nie on sprzedaje okna, on wykonuje serwis fizycznego wydania okien i montażu i serwisu. Sprzedającym jest producent, co oczywiście długo powodowało kontrowersje, bo wtedy z natury rzeczy dystrybutor, salon sprzedaży jest mniej suwerenny biznesowo, jak był dotąd, ale te warunki są dzisiaj idealne po to, żeby taki ruch wykonać, jeżeli jakiś z producentów się odważy, dlatego że niedostatek kapitału na rynku i groźba jego utraty powoduje, że coraz więcej firm dystrybucyjnych będzie zadowolonych sytuacją, kiedy będzie miało marżę logistyczną, a nie handlową, ale bez angażowania własnych środków. W związku z tym uważam, że dzisiaj w branży stolarki otworowej, która jest, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, bo ja mam świadomość, że uogólnienia są zawsze krzywdzące, ale nieco zapóźniona do najbardziej rozwiniętych branż, nadszedł czas myślenia nad tym, jak wygenerować wartość dodaną nie w obszarze produkcji wyłącznie, nie w obszarze wzrostu siły zakupowej, bardziej trudniejszych, bardziej skutecznych negocjacji z dostawcami, ale w sferze obsługi. Obsługi klienta, mówimy głównie o kosztach logistycznych, mówimy o kosztach dotarcia do klienta, mówimy o szerokości oferty i mówimy o podziale klientów na jakby budżetowaniu klientów nie tylko z tytułu jednorazowej transakcji sprzedaży okien, ale z tytułu dalszej obsługi. Ja opowiem, jeżeli mogę, taki krótki case z rynku węgierskiego. Mieliśmy dealera, jak pracowałem w firmie drzwiowej, mieliśmy dealera w Budapeszcie, który sprzedawał drzwi z 20-letnią gwarancją pod warunkiem wykupienia rocznego abonamentu serwisowego wartego 50 euro. I wszyscy zastanawialiśmy się, jaki jest sens tego biznesu, skoro 20 lat przez 50 euro to jest 1000 euro, czyli to są dwa razy nowe drzwi. A gościu nam to bardzo prosto wytłumaczył. Ludzie chcą mieć święty spokój, wolą zapłacić 50 euro i mieć pewność, że jak coś się z drzwiami zepsuje, to przyjedzie serwis i je naprawi, a oczywiście w określonym terminie, niż zastanawiać się nad awaryjnym otwarciem drzwi, ściąganiem nie wiadomo skąd serwisanta. Dlaczego takich rozwiązań nie zrobić w Polsce? Może nie za 50 euro, ale ja wiem, przykład polski. Wielu korzystających z firm monitorujących nieruchomości poza zwykłą usługą monitoringu ma wykupiony serwis instalacji. Raz na kwartał przyjeżdżają, przepraszam, maherzy od firmy monitorującej i dokonują przeglądu instalacji z wymianą bateryjek łącznie. Dlaczego elementów takiej usługi nie zastosować w solarce otworowej? Ja myślę, jeszcze raz, że musimy wejść spoza schemat ilość wyprodukowanych skrzydeł, ilość wyprodukowanych jednostek okiennych, zapas profili, jak zutylizować okna. Jak długo właściciele i zarządzający firm nie uwolnią się od tego historycznego podejścia, które się koncentruje na tych azymutach, tak długo problemy będą narastały, bo niestety rynek będzie coraz trudniejszy, nawet jak zwyciężymy i przezwyciężymy recesję,
czy stagnację za te 2-3 lata, to ten rynek już raczej nie wróci, znaczy na pewno nie wróci do rynku przewagi konsumenta sprzed roku dwóch. Nie konsumenta, tylko producenta. To już będzie na pewno rynek konsumenta. Także tu uważam, że zasadnicze źródło przetrwania i rozwoju małych i średnich firm tkwi w refleksji na tym, co robimy, jak robiliśmy dotąd, jak będziemy robili w przyszłości i jakie mamy przesłanki ku temu, że odniesiemy sukces, jeżeli zmierzymy jeżeli zmienimy X, Y, Z. No z drugiej strony, jak sobie policzymy te 50 euro razy X klientów, których mam rocznie przez 10 lat, to nie są małe pieniądze. Z drugiej strony ten procent napraw gwarancyjnych też nie jest duży, prawda? No przecież to jest ten mechanizm, z którego żyją ubezpieczyciele chociażby, z którego żyją firmy, które sprzedają abonamentnie, no, chociażby siłownie na przykład, tak. Jest dokładnie klient, tak, ale wie pan, nie chcę raz tu. W miesiącu, a raz któryś chodzi codziennie, prawda? Ale tylko ten jeden generuje dokładnie nam koszt. Ja nie chcę tu państwa. Przepraszam, ja nie chcę ani państwa zanudzać, ale to oczywiście wymaga szeregu dodatkowych działań. No na przykład, można z producentem, dostawcą, jeżeli jesteśmy jego wyłącznym tym, podpisać umowę, że wskaźnik reklamacji jest na dzisiaj powiedzmy 5%. Jeżeli te 5% jest stale, to on nic nie dopłaca. Jeżeli te 5% jest przekraczane albo reklamacje są z jego winy, to on reguluje te koszty. Ja jeszcze jeden przykład z innej branży. Na przykład firmy handlowo-logistyczne w branży FMCG tak mają zbudowany rachunek wyników, że usługa logistyczna liczona jest na poziomie zero, zapewnia przekroczenie break-even pointu, czyli mówiąc najlapidarniej, najbardziej prosto. Na logistyce zarabiam na koszty, na handlu generuję zysk. Co stoi na przeszkodzie, żeby przeciętny polski dystrybutor, przeciętny producent stolarki otworowej tak zbudował swój budżet i rachunek wyników, mówiąc, że na produkcji rozcieńczam koszty i zarabiam na zero, na serwisie, usługach okołosprzedażowych i tym, co robię więcej, to jest mój zysk. To już nie chcę poruszać takich kwestii jak bezpieczeństwo biznesowe, dywersyfikacja klientów. To wszystko sobą się ewidentnie łączy, ale raz jeszcze uważam, że branża stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie jakości zarządzania biznesem. Czyli podsumowując, panie Zbigniewie, stare już nie wróci, ten model sprzedaży, w którym tak naprawdę nie musieliśmy się trochę wysilać, bo klienci walili oknami i drzwiami, tak już trochę nawiązując do tej naszej stolarki, to już minęło. Teraz część pewnie nie przetrwa, ale duża część będzie miała szansę przetrwać, gdy zacznie zmieniać swój model sprzedaży jako dystrybucja. Tak? Tu będzie trzeba wyjść do klienta, dać mu nowe argumenty sprzedażowe, jak chociażby dotacje, darmowe okna, wymienić ci, pójść do ludzi starszych z tym tematem, na przykład jako nowej grupy docelowej, do której celujemy właśnie z taką sprzedażą. Czy dobrze podsumowuję to, o czym rozmawialiśmy? Absolutnie zgoda i jako memento to podam jeden przykład ostatnich dni, które każdy z nas widzi. Zauważcie państwo, że na Orlenie zaczynają się pojawiać paczkomaty Orlen. Jak to się stało, że Orlen pozwolił na to, że urósł InPost, który jest dzisiaj absolutnym liderem, a nie zobaczył szansy w paczkomatach i dopiero dzisiaj, kiedy jest wyraźny lider, próbuje odzyskać rynek? A to już nie jest łatwe. Traktując tą przypowieść, ten fakt jako memento, życzę wszystkim, żeby byli InPostem, a nie Orlenem. Tego w takim razie życzmy branży. Moim gościem był pan Zbigniew Mendel, doktor ekonomii, doświadczony menadżer, również właśnie związany przez lata ze stolarką, a przy okazji felietonista forum branżowego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.